Panie i panowie. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu. Szanowni panowie generałowie, szanowne panie i panowie oficerowie, szanowni państwo podoficerowie wszyscy, szanowni państwo żołnierze, wielce szanowny panie ministrze obrony narodowej, bardzo dziękuję za możliwość dzisiejszego spotkania tutaj na poligonie w Żaganiu z państwem, z polskimi żołnierzami i żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych i w ten symboliczny sposób możliwość otworzenia tego tygodnia NATO, jak zaczęliśmy to nazywać, a więc obchodów wielce dla nas radosnych 20-lecia naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim. Bardzo się cieszę, że to otwarcie tych obchodów 20-lecia następuje właśnie tutaj w Żaganiu, gdzie razem służą i realizują swoje zadania żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych. Proszę państwa, to jest coś, do czego dążyliśmy przez wiele lat. To jest coś, co kiedyś było marzeniem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze polscy i żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych na polskiej ziemi służący ramię w ramię. Generals, officers, non-commissioned officers, ladies and gentlemen, soldiers, distinguished minister of national defense of the Republic of Poland. First and foremost, I would like to thank you very much for this meeting, for the meeting that is taking place here in the military training area at Żagań. I'm happy to be able to meet with the Polish soldiers and together with the soldiers of the US Army. By this meeting, we are opening the NATO Week. The NATO Week, as we called it, which celebrates the 20th anniversary of Poland joining the alliance. I am happy indeed that this 20th anniversary is opening here at Żagań, where we have got soldiers of the Polish Armed Forces and US Army soldiers serving arm in arm and fulfilling their tasks. Actually, this has been our goal for many years now, to have Polish and American soldiers training and serving together. That was the dream expressed by the late President Professor Lech Kaczyński. Przypomnę, chociaż mówiłem już to wielokrotnie, jego słowa, które pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, które wypowiedział wtedy w 2008 roku do nas, do swoich najbliższych współpracowników, pamiętam, powiedział ten moment, w którym tutaj w Polsce będą stacjonowały oddziały Armii Stanów Zjednoczonych, ten moment, w którym tutaj znajdzie się infrastruktura militarna amerykańska, będzie dla całego świata ostatecznym momentem pokazania, że tutaj już nie ma rosyjskiej strefy wpływów. And I do recall the words uttered by the late President Professor Lech Kaczyński. These were the words uttered in 2008 to us, to his closest staff. Namely, the president said, the moment when there are US Army soldiers, US Armed Forces soldiers stationed in Poland, the moment that we have the military infrastructure of the alliance on our soil is the moment that will send the final signal to the world that this no longer is a Russian sphere of influence. Nawiązując do tych słów, dzisiaj chcę państwu z całego serca podziękować naszym polskim żołnierzom i waszym towarzyszom broni, żołnierzom Armii Stanów Zjednoczonych za tą służbę. Za służbę dla waszych ojczyzn, ale także za służbę dla światowego bezpieczeństwa. And today, recalling those words, I would like to thank you from the bottom of my heart. I would like to express my gratitude to the soldiers of the Polish Armed Forces and also to their brothers in arms, to the US Army soldiers. Thank you for your service. Thank you for the service to your homelands, but also for the service for the security of the entire world. Jeszcze raz wyrażam wielkie zadowolenie, że tą moją wizytę u państwa rozpoczynam właśnie tutaj. U państwa mówię, u żołnierzy służących
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczynam właśnie tutaj w Żaganiu, ale to jest początek, dlatego że z całą pewnością jeszcze w tym tygodniu odwiedzę Orzysz, odwiedzę Państwa koleżanki i kolegów, odwiedzę także Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Szczecinie. Chciałbym w ten sposób podkreślić tą obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce, która jest faktyczna od 2017 roku. I would like to express my gratitude and happiness again. I'm very happy that I'm able to start my visit here, the visit of the soldiers serving in Poland, the Polish soldiers that I can start here in Żagań. But this is just the beginning of the whole week of visits. So this week I'm going also to pay a visit to Orzysz. I'm also going to visit your other soldiers, your colleagues at the Multinational Corps Northeast in Szczecin. And by those visits, I'm stressing that NATO presence in Poland is real. Chcę przy tym wyrazić wielką satysfakcję, bo pamiętam moją pierwszą rozmowę z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego, z panem Jensem Stoltenbergiem, jeszcze w czerwcu 2015 roku, kiedy byłem prezydentem elektem, kiedy powiedziałem, że chciałbym, żeby obecność NATO, jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego z różnych krajów na terytorium Polski stała się faktem. Popatrzył na mnie wtedy jeszcze ze zdumieniem, a ja mówię: tak, tak, panie sekretarzu generalny, Polska jest w NATO już prawie 20 lat wtedy, ale ja bym chciał jeszcze jednego. Ja bym chciał, żeby także NATO było obecne w Polsce. Dziś jest to faktem. I would like to express my satisfaction. I do recall my first conversation that I had with Secretary General of NATO, with Mr. Jens Stoltenberg. That was in June 2015, when I was still a president-elect. And I told the Secretary General back then that I would like NATO units from different countries to be stationed in Poland. I would like those units to be a fact on the ground. Secretary General looked at me somewhat surprised, and I reiterated my words, telling the Secretary the following thing. Yes, Mr. Secretary General, Poland has been a member of NATO for almost 20 years back then. However, what I would like to achieve is to have a real NATO presence in Poland. Jeszcze raz z całego serca dziękując wszystkim Państwu za służbę, chcę także prosić o przekazanie serdecznych wyrazów szacunku i sympatii Państwa najbliższym. Proszę, żebyście je przekazali do domu. And once again, I would like to thank from the bottom of my heart for your service. And let me also use this opportunity and ask you to pay my respect and also to take the expressions of my sympathy to your closest ones, to your families. Please take my greetings back to your homes. I chciałem Państwu życzyć spokojnej, dobrej służby, takiej, która przynosi także i osobistą satysfakcję. Chciałem Wam życzyć wszelkiego powodzenia i w sprawach służbowych, i w sprawach rodzinnych. God bless America and God bless Poland. And I would like to wish you, ladies and gentlemen, a peaceful and good service. I would like you to derive satisfaction and I want you to have success. Success in your family life and also in your professional life. Serdecznie dziękuję, panie prezydencie. Panie prezydencie, panie ministrze, panowie generałowie. To żołnierz 11 Dywizji 20 lat temu wnosił flagę na traktat akcesyjny, na podpisanie traktatu akcesyjnego do NATO. To 11 Dywizja po 20 latach może wspólnie przygotowywać się do naszego przeznaczenia razem z żołnierzami amerykańskimi, już czwartą zmianą ABCT. Panie prezydencie, produktem służby 11 Dywizji dla Rzeczypospolitej jest bezpieczeństwo. Robimy to, co trzeba, żeby to był produkt jak najlepszej jakości. I obecność w tym ważnym momencie, w momencie obchodów 20-lecia wstąpienia do NATO, zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz ministra obrony narodowej, kierowniczej kadry Sił Zbrojnych zaświadczają o tym, że troska o ten produkt jest naszą wspólną troską. Serdecznie dziękuję za możliwość dyskusji o i Siłach Zbrojnych, i o 11 Dywizji, o naszej współpracy z wojskami amerykańskimi. Panie prezydencie,
11 dywizja to jest ciężka dywizja, dlatego też ten emblemat 11 dywizji jest dość ciężki. Niemniej jednak, panie ministrze, panie prezydencie, proszę przyjąć życzenia na kolejne 20 lat, żeby się żyło, żeby się biodło, żeby się chciało i żeby się mogło. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, Mr. Minister, Generals, the 11th Division is exactly the division which 20 years ago brought in the flag when the accession treaty of Poland was signed. And the 11th Division is the one which after 20 years from that event is preparing jointly with the US soldiers with a fourth rotation of ABCT. The 11th Division is all about security. This is the final product of our strivings. And this should be, and this we want to be, a good quality product. And after those 20 years, today we are celebrating the 20th anniversary of Poland's accession to NATO. We are celebrating that anniversary in the presence of the Supreme Commander of the Polish Armed Forces, also in the presence of the Minister of Defense of the Republic of Poland, and with the leadership of the Armed Forces of the Republic of Poland. This testifies to the fact that this is a very good product indeed. So I would like to thank you once again, Mr. President. Thank you for all the discussions that we have had about the armed forces and also that we have been able to demonstrate to you our cooperation with the US forces. The 11th Division is a hard division and therefore also the emblem that we are presenting you with, Mr. President, is a hard emblem. However, Mr. President, Minister of Defense, I would like to use this opportunity and wish us all the best, the continuation for the next 20 years. Continuation in well-being, in prosperity and success. Thank you very much. Colonel Armstrong, commander of the ABCT, please take the floor. Sir, we'd like to present you with a small memento of today, specifically on behalf of America's 1st Brigade, which is 1st Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division, so that when you look at this in the future, you can see all the soldiers that are here, whether they're Polish or American, and remember the demonstration that was just shown and how much stronger we are just because we're willing to work together in order to overcome some difficulties. More importantly, sir, thank you to everyone here in Poland, from every civilian to everybody we've met, to every soldier, to everybody we've interacted with. It has all been positive and we're looking forward to continuing over the next 8 months. Panie Prezydencie, chciałbym tutaj wręczyć mały upominek na pamiątkę Pana pobytu. Jest to upominek symbolizujący 1. Brygadę ABCT z 1. Dywizji Piechoty. Chcielibyśmy, żeby kiedy Pan na ten upominek spojrzył, przypomniał sobie wszystkich żołnierzy służących tutaj, zarówno polskich, jak i amerykańskich i żeby pamiętał Pan, że razem jesteśmy silniejsi, że razem jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystkie problemy. Chciałbym również skorzystać z tej okazji i podziękować wszystkim w Polsce, zarówno cywilom, jak i żołnierzom, jak i wszystkim osobom, z którymi zetknęliśmy się podczas tutejszego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej. I czekamy na kolejne 8 miesięcy naszej służby. Wszystkiego dobrego na przyszłość. Dziękuję. Proszę Państwa, w tej chwili kończy się część oficjalna. Prasę proszę o opuszczenie. Natomiast Panie Prezydencie, Panie Ministrze, Szanowni Panowie Ministrowie, Panowie Generałowie, jest czas na to, żeby spokojnie porozmawiać z żołnierzami, podzielić się swoimi wrażeniami dotyczącymi 20-lecia NATO.